Historia na wyciągnięcie ręki. Odkryj z nami sekrety przeszłości. Czas Jagiellonów. Jeśli podobają Wam się nasze podcasty, serdecznie zachęcamy do zostawienia łapki w górę i dodania komentarza. Każda taka interakcja znacząco pomaga nam w rozwoju i docieraniu do nowych odbiorców. Dziękujemy, że jesteście z nami. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim, choć zakończona spektakularnym zwycięstwem pod Grunwaldem, pozostawiła pewien niedosyt wśród wielu historyków. Władysławowi Jagielle zarzuca się różne niedociągnięcia, a niektórzy posuwają się nawet do twierdzeń o celowym sabotowaniu możliwości całkowitego unicestwienia zakonu. W odcinku postaramy się przybliżyć kontrowersyjne decyzje króla, które budziły największe wątpliwości, jak choćby jego zwłoka w szybkim marszu na Malbork, negocjacje z krzyżakami czy odstąpienie od oblężenia. Te decyzje pozostają przedmiotem debat, a jedną z kluczowych kwestii jest, czy były one efektem kalkulacji politycznej, koniecznością pragmatyczną, czy też rzeczywistym brakiem woli do unicestwienia zakonu. Miłego słuchania. Historycy dość krytycznie oceniają decyzję Władysława Jagiełły o długim postoju po bitwie pod Grunwaldem, uważając ją za zmarnowaną szansę na szybkie zakończenie wojny. Wielu badaczy wskazuje, że natychmiastowe wysłanie kilku chorągwi w kierunku Malborka mogło doprowadzić do zdobycia nieprzygotowanej twierdzy, a także odcięcia zamku od zaopatrzenia i wzmocnienia. Henryk von Plauen, który później zorganizował obronę Malborka, nie miałby czasu na przygotowanie zamku, gdyby Polacy dotarli tam szybciej. Jak zauważa Stefan Kuczyński, wybitny badacz okresu, to zwlekanie z marszem na Malbork jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji Jagiełły. Jego działania nie były w pełni zrozumiałe z militarnego punktu widzenia. Postój pozwolił krzyżakom na zorganizowanie obrony, co znacząco utrudniło późniejsze oblężenie. Dr Krzysztof Kowalewski z Instytutu Slawistyki PAN również krytycznie ocenia tę zwłokę, wskazując, że mogło to wynikać z nadmiernej ostrożności króla. Szybkie wysłanie kilku chorągwi do Malborka mogło zakończyć konflikt niemal natychmiast, gdyż zamek w pierwszych dniach po Grunwaldzie był praktycznie bezbronny. Krzyżacy, zdemoralizowani po wielkiej klęsce i stracie elity dowódczej, nie byliby w stanie zorganizować skutecznej obrony. Zamiast tego Jagiełło, być może z nadmierną ostrożnością, wybrał wolne tempo marszu, które pozwoliło Henrykowi von Plauenowi na przejęcie dowództwa nad Malborkiem i zorganizowanie obrony. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię profesora Jerzego Sperki z książki Historia na nowo opowiedziana Mirosława Maciorowskiego i Beaty Maciejewskiej. Gdyby to byli dowódcy XVII-wieczni, zapewne poszliby za ciosem, ale średniowiecze rządziło się innymi prawami. Przestrzegano pewnych zachowań zgodnych z rycerskim obyczajem. Na przykład pokonanego zapraszało się na ucztę. Jagiełło zaprosił księcia Oleśnickiego Konrada Białego, księcia Szczecińskiego Kazimierza i resztę znaczniejszych osób, które brały udział w bitwie po stronie krzyżaków. Jeńcy nie byli nawet spętani, a część król całkiem uwolnił. Trzeba było też odpocząć po bitwie i zająć się rannymi. Decyzja budzi zdziwienie, ponieważ wydaje się sprzeczna z logiką militarną. Zamiast wykorzystać chaos wśród krzyżaków i brak przygotowania, Jagiełło skupił się na zdobywaniu mniejszych zamków i miast w zachodnich Prusach, które poddawały się bez walki. Chociaż te sukcesy były korzystne, to w dłuższej perspektywie czas ten mógł zostać lepiej wykorzystany na szybkie uderzenie na Malbork. Takie zwlekanie pozwoliło krzyżakom na przegrupowanie i umocnienie kluczowej twierdzy, co ostatecznie doprowadziło do przedłużenia oblężenia i w końcu do jego fiaska. Zacytujmy w tym miejscu książkę Sławomira Leśniewskiego Jagiellonowie, Złoto i Rdza. Przeminął szczęk broni pod Grunwaldem, a władca Polski, który z pomocą stryjecznego brata poprowadził armię do wielkiego zwycięstwa nad Zakonem Krzyżackim, nagle zamienił się w nieudacznika. Nie zadbał o wzięcie Malborka.
Fakt, ówczesne zwyczaje czyniły triumfatorem tego, kto zdobył na wrogu więcej chorągwi i opanował pobojowisko. Należało dłuższą chwilę na nim pobyć, aby wszem i wobec pokazać swoje przewagi. Ten rycerski nawyk miał jeszcze długo towarzyszyć europejskim armiom. Nic jednak nie przeszkadzało, a zwykły rozsądek i odrobina wyobraźni wręcz nakazywały, aby pod krzyżacką twierdzę bezzwłocznie skierować część armii, najlepiej lekką konnicę. Jagiełło jej jednak nie wysłał. Pewnie nie miałaby szans na zdobycie twierdzy, ale już samo jej możliwie szczelne opasanie siecią posterunków mogłoby przynieść znaczną militarną korzyść, odcinając nieliczną załogę Malborka od posiłków z zewnątrz. Te zaś zostały sprowadzone przez komtura świecia Henryka von Plauena, który z kilkutysięcznym oddziałem chronił Pomorze Gdańskie. Na wieść o fatalnym dla krzyżaków wyniku bitwy pod Grunwaldem nie tracił czasu na rozpacz i zastanawianie się nad skalą katastrofy, jaka dotknęła zakon, ale natychmiast ruszył z odsieczą dla krzyżackiej stolicy. Przybył tam przed wojskami Jagiełły. Podobnie zresztą jak wóz ze zwłokami wielkiego mistrza, wspaniałomyślnie wydanymi krzyżakom w celu uroczystego pochówku. Jan Długosz ocenił to jako największy błąd Jagiełły, argumentując, że gdyby król od razu uderzył na zamek, Malbork, będący wówczas praktycznie bez obrony, zostałby zdobyty. Według Długosza to niedbalstwo uniemożliwiło całkowite zwycięstwo nad krzyżakami. W trakcie oblężenia Malborka Władysław Jagiełło podjął szereg decyzji, które do dziś są przedmiotem krytyki i debat wśród historyków. Te kontrowersyjne ruchy, zamiast przyspieszyć kapitulację Malborka, przedłużyły konflikt, dając krzyżakom czas na umocnienie obrony. Jednym z krytykowanych przez Jana Długosza momentów oblężenia twierdzy była decyzja króla o wstrzymaniu ataku przez wyłom w murach zamku. Długosz wskazuje, że wyłom, który powstał po ostrzale artyleryjskim, stanowił wyjątkową okazję do szturmu, zanim krzyżacy zdążyli go zabarykadować. Polscy rycerze, w tym Jakub Skobylan, naciskali na króla, aby natychmiast wykorzystać ten moment do ataku. Jednak Jagiełło, obawiając się, że szybki szturm nie przyniesie sukcesu i że Polacy mogą ponieść duże straty na silnie bronionym Podzamczu, nie wydał rozkazu kontynuowania ataku. Długosz wyraźnie podkreśla, że ten moment był kluczowy i zaprzepaszczona została realna szansa na zdobycie Malborka drugiego dnia oblężenia. Gdy zapadła noc, krzyżacy zdążyli zabarykadować wyłom belkami i zabezpieczyć swoje pozycje. Zacytujmy w tym miejscu książkę Witolda Mikołajczaka Grunwald 1410, krok od klęski. W wyniku walki Polacy zdobyli miasto, a niedobitki krzyżaków musiały schronić się w zamku. Wykorzystując to powodzenie, domarad Skobylan herbu Grzymała i Dobiesław z Oleśnicy próbowali wedrzeć się do zamku przez wyłom w murze, lecz nie otrzymawszy należnego wsparcia, nie zdołali osiągnąć całkowitego sukcesu. Przez noc krzyżacy zdołali zawalić wspomniany wyłom kłodami i zorganizowali silną obronę. Jedną z najbardziej krytykowanych decyzji była zgoda na prowadzenie negocjacji z krzyżakami, w tym dopuszczenie inflanckiego marszałka do Malborka wraz z jego eskortą. Decyzja ta, zamiast osłabić morale obrońców, jak zapewne zakładał Jagiełło, przyniosła odwrotny skutek. Marszałek inflancki przekazał Henrykowi von Plauenowi wieści o nadciągającej pomocy finansowej od króla Węgier Zygmunta Luksemburskiego, co utwierdziło krzyżaków w ich determinacji do kontynuowania obrony. Stefan Kuczyński, wybitny badacz okresu, wskazuje, że negocjacje te nie przyniosły żadnych korzyści, a wręcz opóźniły zakończenie wojny. Zacytujmy w tym miejscu książkę Witolda Mikołajczaka Grunwald 1410, krok od klęski. Na początku sierpnia Henryk von Plauen, nie mając szans na szybką odsiecz, rozpoczął negocjacje. W zamian za odstąpienie od oblężenia Malborka i ustąpienie z Prus chciał oddać Jagiele, Pomorze Gdańskie i ziemię chełmińską. Polski władca warunków tych nie przyjął, żądając bezwarunkowej kapitulacji. Jan Długosz w swojej kronice dość ostro krytykuje za to króla. Dalsze postępowanie Jagiełły jest już zupełnie niezrozumiałe.
Dowiedziawszy się, że mistrz inflancki Herman koncentruje swoje siły pod królewcem, wysłał przeciw niemu wielkiego księcia Witolda, dając mu dodatkowo aż 12 chorągwi. Do spotkania doszło w pobliżu Pasłęka, lecz zamiast do bitwy, obie strony przystąpiły do negocjacji. W ich wyniku król zgodził się, aby 50 rycerzy inflanckich zostało wpuszczonych do Malborka. Wśród nich był również wielki mistrz inflancki Herman, który zobowiązał się namówić Henryka von Plauena do kapitulacji. Po kolejnym fiasku rozmów kapitulacyjnych król pozwolił opuścić Malbork mistrzowi inflanckiemu wraz z proboszczem Gdańska. Poprzez tego mnicha Henryk von Plauen posłał komturom Gdańska, Człuchowa i Świecia 30 tysięcy złotych na werbunek zaciężnych. Ci zaś, podług jego rozkazu, zebrali niemałą liczbę Czechów, Ślązaków, Niemców i Węgrów. Kolejną kontrowersyjną decyzją było pozwolenie na swobodną komunikację pomiędzy zamkiem a światem zewnętrznym. Zamiast odciąć Malbork od dostaw i informacji, Jagiełło pozwalał krzyżakom na organizowanie wsparcia. W jednym z przypadków gdański duchowny zdołał wywieźć z zamku znaczne sumy złota, które zostały przeznaczone na opłacenie wojsk zaciężnych. Krytycy tej decyzji, w tym historycy tacy jak Krzysztof Jabłonka, uważają, że blokada informacyjna mogłaby znacząco osłabić wolę walki krzyżaków, przyspieszając ich kapitulację. Zacytujmy w tym miejscu książkę Sławomira Leśniewskiego Jagiellonowie Złoto i Rdza. A kiedy już polsko-litewska armia znalazła się pod Malborkiem, oblężenie było prowadzone z wyjątkową nieudolnością. Nie skorzystano z nadarzającej się możliwości zdobycia podzamcza, kiedy jeden ze szturmów spowodował wyłom od strony Nogatu. Ponadto pochopnie odrzucono ofertę Henryka von Plauena, który w zamian za odstąpienie od Malborka proponował wydanie Pomorza oraz ziemi Michałowskiej i Chełmińskiej, czyli kolebki zakonu. Aż pod koniec lata, kiedy w obozie zaczęły szerzyć się choroby i głód, a na szlachtę czekały żniwa, sojusznicy porzucili myśl o zdobyciu krzyżackiego bastionu. Zabrakło dosłownie paru dni, aby obrońcy, pozbawieni niemal zupełnie żywności, poddali twierdzę. Podkanclerzy koronny Mikołaj Trąba, już niebawem arcybiskup gnieźnieński, błagał króla, aby nie odchodził spod twierdzy. Usłyszał jednak, że armia jest na granicy wytrzymałości. Król łgał w żywe oczy, albo po prostu nie potrafił ocenić stanu podległych sobie wojsk. Zapewne to pierwsze. Kilka dni później rzekomo totalnie utrudzeni Polacy jednym szturmem zdobyli zamek w Radzyniu. Jeszcze bardziej zaskakująca była decyzja Jagiełły o odrzuceniu propozycji czeskich zaciężnych, którzy oferowali otwarcie bram Malborka za cenę 40 tysięcy złotych. Pod naciskiem Rady Królewskiej Jagiełło uznał tę propozycję za niehonorową, co w efekcie oznaczało zaprzepaszczenie szansy na szybkie zakończenie oblężenia. Historycy oceniają tę decyzję jako niewykorzystaną okazję na zdobycie Malborka bez większych strat. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię profesora Jerzego Sperki z książki Historia na nowo opowiedziana. Kto widział Malbork dziś, może sobie wyobrazić, jakie robił wrażenie wtedy. Polska armia nie umiała szturmować takich twierdz. Rycerstwo uważało, że siedziba krzyżaków jest nie do zdobycia. Może gdyby oblegano Malbork z miesiąc dłużej, coś by z tego wyszło. Ale wśród wojska szerzyły się choroby, a Litwini szybko odmaszerowali i szansa przepadła. Mimo tego, że oblężenie Malborka ciągnęło się przez wiele tygodni, ostatecznie Jagiełło podjął decyzję o jego przerwaniu. Ta decyzja była szczególnie kontrowersyjna w świetle próśb Mikołaja Trąby, który błagał króla, aby nie odstępował, przekonując, że zamek upadnie za kilka tygodni. Co ciekawe, nawet sam Henryk von Plauen, dowódca obrony Malborka, przyznał później podczas spotkania z Jagiełłą, że twierdza rzeczywiście byłaby zmuszona się poddać, gdyby oblężenie trwało dłużej. Mimo tych ostrzeżeń, król pod naciskiem swojej rady i zmęczenia wojsk zdecydował się wycofać, co pozwoliło krzyżakom przetrwać i odbudować swoje siły. Zacytujmy w tym miejscu ponownie książkę Witolda Mikołajczaka Grunwald 1410 Krok od klęski. Od lat historycy toczą spory o to, czy Jagiełło chciał zdobyć Malbork i zlikwidować państwo krzyżackie, czy też świadomie je oszczędził.
Aby to ustalić, trzeba najpierw spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak król oceniał swoją sytuację polityczną po bitwie pod Grunwaldem. Brak jakiegokolwiek oporu ze strony krzyżaków mógł utwierdzić go w przekonaniu, że państwo krzyżackie przestało istnieć. W przekonaniu tym utwierdzała króla postawa przedstawicieli stanów pruskich. W pierwszych dniach oblężenia Malborka przybyli złożyć mu hołd wszyscy czterej biskupi, przedstawiciele szlachty i najważniejszych miast pruskich. Dokument, który wydał król pod Malborkiem, nadający rycerzom polskim i urzędnikom poszczególne miasta i zamki krzyżackie, a swemu kuzynowi, wielkiemu księciu Litwy, Witoldowi miasto i zamek Królewiec, których nigdy Polacy nie opanowali, świadczy o całkowitym lekceważeniu przeciwnika. Określa on jednak doskonale, jak sytuację polityczną w tym momencie oceniał Jagiełło i jego najbliższe otoczenie. Była to ocena skrajnie optymistyczna. Powinniśmy również zapytać o stosunek stanów pruskich do armii polsko-litewskiej, czyli do zwycięzców. Na początku mógł być on rzeczywiście przychylny. Jednak w miarę przedłużenia się okupacji prawdopodobnie ulegał zmianie. Według obliczeń Henryka Łowmiańskiego, ludność Prus bez ziemi chełmińskiej liczyła pod koniec XIV wieku około 270 tysięcy. Wojska Władysława Jagiełły miały prawdopodobnie nieco ponad 40 tysięcy. Utrzymanie ich przez 2 miesiące w rejonie Malborka musiało być sporym obciążeniem dla miejscowej ludności. To, że stany pruskie pomagały na początku Polakom, przysyłając proch i działa, należy traktować jako działanie we własnym interesie. Im szybciej zdobyto by Malbork, tym szybciej armia polsko-litewska wycofałaby się z Prus. Element kryminalny, który zawsze stanowi sporą część każdej armii, musiał w tak długim czasie dać się we znaki ludności cywilnej rabunkami i rozbojami. I nie dotyczy to tylko Tatarów i Litwinów, ale również Polaków. Relacja naszego kronikarza nie pozostawia tu złudzeń, gdy pisze o popełnionych rabunkach na ziemi zawkrzańskiej. Kolejne pytanie dotyczy możliwości militarnych armii polsko-litewskiej w tym okresie. Główną siłę obu armii stanowiło pospolite ruszenie, które do wielomiesięcznych działań oblężniczych nie nadawało się. Wykazały to dobitnie późniejsze kampanie wojenne z lat 1414-1422 oraz wojna trzynastoletnia. Tym bardziej, że czas służby wojskowej szlachty poza granicami kraju był ograniczony, a król był zobowiązany do pokrycia ewentualnych strat i kosztów. Dlatego jedynym oparciem władcy były wojska zaciężne i chorągwie nadworne, ale te oddziały liczyły nie więcej niż około 2000 żołnierzy. Dla okupowania skutecznie tak olbrzymiego obszaru były to siły stanowczo za małe. Decyzja o odstąpieniu od oblężenia we wrześniu była kolejnym strategicznym błędem. Henryk von Plauen, obrońca zamku, przyznał później, że Malbork nie wytrzymałby dłuższego oblężenia, gdyby wojska polsko-litewskie pozostały pod jego murami. Stefan Kuczyński zwraca uwagę, że Jagiełło nie wykazał wystarczającej determinacji, a jego działania były prowadzone zbyt powoli i niezdecydowanie, co pozwoliło krzyżakom na reorganizację i przedłużenie konfliktu. Zacytujmy w tym miejscu ponownie książkę Sławomira Leśniewskiego. Zawarty w Toruniu 1 lutego 1411 roku pokój z zakonem nie odzwierciedlał zwycięstwa sprzed kilku miesięcy. Polska odzyskała jedynie ziemię dobrzyńską i z tytułu wykupu jeńców otrzymała 6 milionów groszy czeskich, czyli kwotę niemałą. Zaś tak strategicznie ważna żmudź przegradzająca lądowe połączenie pomiędzy pruską i inflancką gałęzią zakonu powróciła do Litwy, jednak tylko na czas życia Jagiełły i Witolda. W świadomości następnych pokoleń upowszechniło się przekonanie o wielkim grunwaldzkim triumfie i przegranych układach pokojowych. Nie stanowiło ono bynajmniej stereotypu. Wkrótce po Grunwaldzie okazało się, kto został jego największym beneficjentem. Jagiełło, który kilka następnych miesięcy spędził głównie na lustracji ziem Wielkiego Księstwa ku zaskoczeniu i niezadowoleniu prałatów i panów Królestwa Polskiego, oddał Litwie Podole. W ich gronie zabrakło nowego kanclerza Wojciecha Jastrzębca, który nie ukrywał swoich sympatii wobec Witolda. W 1413 roku wydarzyła się rzecz ze wszech miar istotna w historii korony i Litwy.
W Horodle potwierdzona została unia pomiędzy obydwoma państwami i przywileje nadane poprzednio szlachcie litewskiej, z którą polska szlachta dzieliła się swoimi uprawnieniami, co wyznaczało kierunek przenoszenia polskich wzorców ustrojowych do Wielkiego Księstwa. W jednym z trzech dokumentów wydanych w Horodle stwierdzono: my, prałaci, panowie, szlachta i wielmoże Królestwa Polskiego, łączymy, równamy i jednoczymy domy i rody nasze, herby i klejnoty nasze, ze szlachtą i bojarami ziemi litewskimi, obiecujemy nigdy ich nie opuszczać. Polskie rody adoptowały 47 rodów litewskich, właściwie ich seniorów. Lista ta nie była zamknięta, gdyż kończyła się zapisem et cetera, et cetera, co sugerowało, że nobilitacja może objąć również inne rody. W Horodle Jagiełło ponownie przyłączał i jednoczył Wielkie Księstwo z koroną tegoż Królestwa Polskiego na wieczne czasy trwale i niezmiennie. Szczególnie dwa ostatnie określenia jeszcze długo miały być kontestowane i zwalczane przez litewską opozycję. Polacy zobowiązali się nie wybierać władcy bez wiedzy i zgody Litwinów, oni natomiast mieli uznawać za wielkiego księcia jedynie tego, kogo wyznaczy polski król. Tron polski miał przypaść temu, którego król polski i jego potomkowie za radą prałatów i panów polskich i ziem litewskich będą rozumieli obrać i postawić. Ustalenia te wiązały się z niepokojącym faktem, że Jagiełło i Witold nie mieli męskich potomków. Przyjęte rozwiązania były jednak na tyle niejasne, że w przyszłości mogły przynieść kłopoty interpretacyjne i spowodować kryzys związany z objęciem władzy. Co prawda Jagiełło miał córkę Jadwigę, podówczas 5-letnią, którą szlachta polska uznała za spadkobierczynię jego tronu. Jednak jej wywyższenie to zdanie Jasienicy nosiło poniekąd charakter elekcji, a nie zwyczajnego dziedziczenia. Choć zwycięstwo pod Grunwaldem było miażdżące, postanowienia pokoju toruńskiego okazały się rozczarowujące dla strony polsko-litewskiej. Technicznie rzecz biorąc, Polska nie zyskała nowych terytoriów, ziemia dobrzyńska była w jej rękach przed wybuchem wojny. Z kolei odzyskanie Żmudzi przez Litwę było tylko tymczasowe. Niedosyt pojawił się tuż po wojnie, co wyrażał m.in. Jan Długosz, który krytykował Jagiełłę za niewykorzystanie okazji do pokonania zakonu raz na zawsze. Choć zakon musiał wypłacić olbrzymie odszkodowanie, co podkopało jego autorytet, upadek Krzyżaków nastąpił dopiero wiele lat później, a nie od razu po wojnie. Jednym z kluczowych argumentów tłumaczących ograniczone korzyści dla Polski po zwycięstwie pod Grunwaldem jest twierdzenie, że kraj nie był przygotowany na takie triumfy. Polska wciąż była stosunkowo słaba politycznie i ekonomicznie. Władysław Jagiełło, mimo wielkiego zwycięstwa militarnego, mógł nie zdawać sobie w pełni sprawy z jego skutków lub nie czuć się gotowym na pełne przejęcie strategicznie ważnych terenów, takich jak Ziemia Chełmińska czy Pomorze Gdańskie. Utrzymanie tych obszarów wymagałoby bowiem skomplikowanej administracji, a także sprowadzało na Polskę ryzyko ataków ze strony innych europejskich mocarstw, które mogły nie zaakceptować całkowitego upadku zakonu krzyżackiego. W tym kontekście warto pamiętać, że Krzyżacy mieli silne wsparcie polityczne w Europie Zachodniej, popierali ich m.in. papież oraz przyszły cesarz. Polska, pozbawiona podobnych sojuszników, musiała mierzyć się z potencjalnymi zagrożeniami ze strony Węgier, Czech, a także Nowej Marchii. Pojawia się także teoria, według której Jagiełło świadomie sabotował możliwość całkowitego zniszczenia zakonu krzyżackiego. W myśl tej koncepcji król celowo hamował działania wojenne po Grunwaldzie, uznając, że istnienie zakonu jako wspólnego wroga jednoczyło Polskę i Litwę. Gdyby zakon krzyżacki został wyeliminowany, więź między Polską a Litwą mogłaby ulec osłabieniu, a możni polscy mogliby przestać interesować się sprawami litewskimi. Co więcej, ambitny Witold mógłby próbować się uniezależnić, co zagrażałoby trwałości Unii Polsko-Litewskiej. Z tego względu, zdaniem niektórych badaczy, w interesie Jagiełły było zachowanie równowagi między Polską, Litwą a zakonem. Nawet jeśli oznaczało to rezygnację z pełni zwycięstwa.
Zacytujmy w tym miejscu ponownie książkę Sławomira Leśniewskiego. Czy jednak król życzył sobie zupełnego pogrążenia zakonu i zniszczenia jego państwa? Odpowiedź, wynikająca z ciągu zaskakujących faktów i ich logiki, pokazuje, że było wręcz przeciwnie. Wiele skłania do stwierdzenia, że Jagiełło już nie pierwszej młodości i ciągle bezdzietny, z coraz mniejszymi szansami na męskiego potomka i przekazanie mu władzy nad Polską, intensywnie myślał o losie ukochanej Litwy w momencie, kiedy opróżniony przez niego tron obejmie władca, nie podzielający jego uczuć dla wielkiego księstwa. Ponadto zaś byłby to monarcha stojący na czele potężniejącego państwa po zwycięskiej rozprawie z zakonem krzyżackim i nie mającego żadnego godnego siebie przeciwnika w tym rejonie Europy. Nie był bynajmniej wykluczony nawrót zdarzeń sprzed zaledwie kilkudziesięciu lat, kiedy na polskich ziemiach hulały litewskie zagony, a ostatni z Piastów potrafił zdobywać się na srogi odwet. Z tym, że ewentualny powrót do stanu pełzającej wojny postawiłby Litwę już na zdecydowanie gorszej pozycji. Jeśli spojrzeć na istniejącą sytuację z perspektywy Jagiełły, okazałby się on złym politykiem, pozwalając na zachwianie stanu równowagi pomiędzy Polską, Wielkim Księstwem i Krzyżakami. Zdecydowany prymat i dominacja tej pierwszej nie była pożądana z punktu widzenia Litwy. Polska przegrała wielką szansę zlikwidowania już w 1410 roku krzyżackiego zagrożenia, ale zwycięsko zaprezentował się Europie król Władysław II. Nie tylko jako triumfator spod Grunwaldu i pogromca zakonu, uznawanego za niezwyciężony, ale też, jak napisałem w książce o krzyżakach, dodatkowo polski król okazał wspaniałomyślne oblicze chrześcijańskiego władcy, nie dążąc do zupełnej likwidacji państwa krzyżackiego. Taki wizerunek był bezcenny. W książce Historia opowiedziana na nowo pojawia się ciekawe pytanie, które warto przytoczyć. A może Władysław Jagiełło obawiał się reakcji Europy i nie chciał unicestwić zakonu z tego powodu? Profesor Jerzy Sperka odnosi się do tej kwestii, wyjaśniając. Nie sądzę, by Jagiełło tak myślał. Przez Zachód i tak cały czas był krytykowany. Nazywano go poganinem albo fałszywym chrześcijaninem, który ukradł żonę i koronę Wilhelmowi Habsburgowi. Można natknąć się na hipotezy, że nie chciał unicestwić zakonu, bo nie zależało mu na tym, aby Królestwo Polskie zanadto urosło w siłę. Nie wyobrażam sobie, żeby z takich powodów opóźnił marsz na Malbork. Przyczyny były raczej przyziemne. Średniowieczny obyczaj i zmęczenie po boju. Profesor podkreśla, że choć spekulacje na temat politycznych motywów Jagiełły mogą wydawać się interesujące, to realne powody opóźnienia marszu na Malbork były bardziej związane z pragmatyzmem i zmęczeniem jego wojsk po wielkiej bitwie pod Grunwaldem. Bez względu na motywację Jagiełły, jedno jest pewne, zakon krzyżacki po Grunwaldzie otrzymał cios, po którym już nigdy nie odzyskał dawnej potęgi. Niezadowolenie z postanowień pokoju toruńskiego przyczyniło się do odnowienia konfliktu w latach późniejszych. Na koniec zacytujmy jeszcze jeden fragment książki Witolda Mikołajczaka Grunwald 1410 Krok od klęski. Co by się stało, gdyby państwo zakonne uległo likwidacji? Najbardziej uderzyłoby to w wielkiego księcia Witolda. Układ w Krewie, zawarty przez Jagiełłę z panami polskimi, wcielał Litwę do korony, co obszernie omówił profesor Henryk Łowmiański w swojej książce Prusy, Litwa, Krzyżacy. Tylko na skutek oporu bojarów litewskich i ruskich ten punkt traktatu nie został wcielony w życie. Wzrost znaczenia Polski w razie likwidacji państwa krzyżackiego mógł w przyszłości grozić Litwie degradacją do roli jednej z kilku dzielnic Polski. Tego nie życzył sobie z pewnością zarówno wielki książę Witold, jak i prawdopodobnie Jagiełło. Król w tym czasie nie miał jeszcze męskiego potomka, dlatego przyszłość korony Polski zależała od kilku czynników zupełnie niezależnych od Jagiełły.